Dzień dobry. Paweł Łoziński, aktor, autor filmu. Aktor wczorajszego filmu. Tak, aktor wczorajszego, a dzisiaj w roli reżysera. I Katarzyna Janowska, ogromna moja przyjemność z Pawłem się dzisiaj spotkać i porozmawiać o tym filmie. Widzieliśmy już spłakane osoby, które wychodziły, bo rzeczywiście film jest poruszający. Czy Państwo rozszyfrowaliście, co się wydarzyło podczas tego filmu? To jest poddawane... Mistyfikacja. No właśnie, Paweł, czy to jest mistyfikacja? Nie podoba mi się, żebyśmy właśnie to zaczynali. Opowiedz. No ja. Tak. Nie, bo ja myślę, że wolałbym, żeby była rozmowa o filmie, a nie o tym, jak film został zrobiony, bo to jest... do pewnego momentu było to tajemnica, a potem te tajemnice postanowiliśmy się podzielić z widzem na końcu. Ale nie wiem, czy jest sens o tym teraz rozmawiać, przynajmniej na początku tego spotkania. Ja bym proponował, chyba że Państwo macie na gorąco jakieś pytania, bo to byłoby najzgrabniej, najlepiej. Jeśli są, to proszę. Jeśli nie ma... To za chwilę o metodzie. Wczoraj tutaj można było zobaczyć film Ojciec i syn autorstwa Pawła, który był takim pierwszym podejściem do terapii wzajemnej ojca z synem, czyli Pawła Łozińskiego z Marcelem Łozińskim. Nie wiem, czy Państwo widzieliście wczoraj ten film, ale jednym zdaniem panowie wyruszyli podróż psychobusem, czyli pojechali razem do miejsca urodzenia Marcela, czyli do Francji, ale tak naprawdę to była podróż w głąb relacji waszej. I powiedz mi tak, czy jednym zdaniem, bo będziemy rozmawiać o tym, co zobaczyliśmy, zapraszamy, czy ta terapia się udała wtedy? Czy wyleczyliście się z czegoś, czy sobie coś odpuściliście dzięki temu? No tak, to dla tych Państwa, którzy byli tutaj wczoraj, to wszystko już jest jasne, że powtórzę, dla tych, którzy nie byli wczoraj, to powtórzę, że właściwie naiwne było myślenie, że można sobie zrobić autoterapię nawet w podwójnym tego słowa znaczeniu, że sami i że w tym aucie i że kamera nam posłuży jako narzędzie zamiast terapeuty. I terapią bym tego nie nazwał, ale odbyła się jakaś rozmowa. Mówię jakaś, no, ale dla mnie bardzo ważna rozmowa, poważna i głęboka rozmowa. I ja czułem, że zostałem przez mojego ojca wysłuchany, co było niezwykłą wartością. I z czasem coraz bardziej to doceniam. Swoim wiekiem i z jego wiekiem, że taką rozmowę odbyliśmy. Chyba terapia się nie mogła udać tak dla pary takiej, ojciec-syn, ale myślę, że dla mnie tak. Znaczy mi pozwoliła gdzieś jakoś swoją drogę odnaleźć i pójść nią, myślę, że w miarę konsekwentnie dalej. I no chyba probierzem tego, takim długofalowym tego jest to, że właściwie w moim przekonaniu nasze stosunki dzisiaj ojca i syna są dużo, dużo lepsze. Przynajmniej dla mnie jakieś takie spokojniejsze i prawdziwsze. Może nie na taki wysokiej emocjonalnej nucie jak kiedyś, ale no, na pewno zdrowsze. Tak więc to dla mnie ten eksperyment się udał, ale musiałem dużo, dużo różnych rzeczy potem ze sobą jeszcze robić, żeby wszystko było dobrze. Obejrzałam ten film wczoraj, Ojca i Syna, i zaraz potem obejrzałam ten film, który jest rodzajem, no, można powiedzieć, kontynuacji tego eksperymentu, ale już przy pomocy kogoś, kto jest do tego, jest najlepszym profesjonalistą w kraju od terapii rodzinnej, czyli profesor De Barbaro. I tak sobie pomyślałam, że w waszym filmie zabrakło mi tak naprawdę szczerości i takiego do końca otwarcia. Wy mówicie tak naprawdę o wzajemnych pretensjach do siebie, ale już nie mówicie o sobie w tym filmie. Ja tak odebrałam, że każdy z was jest jednak zamknięty i się nie otwiera do końca. Natomiast ten film sprawił i profesor De Barbaro, że te kobiety się otworzyły i mówiły o sobie samych, a nie tylko o sobie nawzajem. To profesor De Barbaro na początku mówi, ważne, żeby każda z was miała interes w tym spotkaniu. To mi się wydaje kluczowe.
No ja bym się troszkę tutaj nie zgodził, że byliśmy nieszczerzy, bo w moim przekonaniu byliśmy. Tylko to taki poziom szczerości, który na miarę, że tak powiem, naszego wglądu ówczesnego w siebie. Także to jest taka sesja numer jeden, czyli to jest taki bardziej wywalenie żali i emocji. I koniec, bo no nie było sesji numer 2, 3, 4 i 5, nie mieliśmy nikogo do pomocy. Tak, i może właśnie z tego powodu przyszedł do mnie pomysł, żeby zrobić film taki no, prawdziwie psychoterapeutyczny, czyli opowiadający o takiej dobrej rozmowie, która może uwolnić bliskich sobie ludzi, bardzo się kochających od takiego ciężaru tej miłości, która jest z jednej strony no, teoretycznie uczuciem pięknym i otwierającym, ale może też być użyta jako szantaż, przemoc czy bat w relacjach międzyludzkich. Mówię już o słowie samym miłość nawet, nie? Które nazywa to skomplikowane uczucie. Więc wszedł mi do głowy film. Najpierw krótko opowiem, że najpierw chciałem zrobić film o mediacjach rodzinnych, tak jakoś krążyłem wokół tego tematu, o takich mediacjach, co się dzieje z rodziną, jak się para rozwodzi, rozstaje i tam są dzieci w tej rodzinie. Potem nie bardzo mi się to udawało, więc potem pomyślałem sobie, że może zrobię film o czymś więcej. Miałem szczęście, spotkałem znajomą psychoterapeutkę na swojej drodze, opowiedziałem jej, dlaczego mi się ten film nie udaje mi się zrobić tego filmu mediacyjnego. Ona powiedziała, słuchaj, to nie rób o mediacji, zrób o terapii. Przeprowadź mnie, powiedziała, do gabinetu. Dwie osoby, nie muszą się znać, niech mają jakiś wspólny problem, ale już po prostu niech każda z nich będzie w związku małżeńskim, małżeństwo to jednak już jest wystarczający problem. Nie muszą się wcale znać, usiądą nie w gabinecie i ja im zrobię prawdziwą sesję. Ja no, byłem po 2 latach szukania dobrych par do mediacji i nie miałem nic do stracenia, ale też na początku nie uwierzyłem, że to będzie możliwe, że dwie obce osoby sobie mogą usiąść i tak wejść w rolę głęboko. Ale zrobiliśmy próby kamerowe. Zaprosiłem jedną znajomą, której ojciec pił, jej mąż też pił i znajomego, który lubił wypić. Tak upraszczam maksymalnie, no, powiedzmy z problemem alkoholowym, takim teoretycznym. Usadziliśmy ich w tym gabinecie naszym filmowym, terapeutycznym. No i ta sesja wypadła bardzo, bardzo prawdziwie i tak poruszająco nawet emocjonalnie. Więc sobie pomyślałem, no mam klucz tutaj do tego, żeby ten film zrobić wreszcie. Pomysł był taki, że zrobiliśmy casting, daliśmy ogłoszenie na Facebooku, zrobiliśmy casting na ludzi z różnymi problemami, w cudzysłowie takimi, z którymi by się zdecydowali pójść na terapię. W tym ogłoszeniu oczywiście było powiedziane o zasadach tego filmowego eksperymentu filmowo-terapeutycznego. Zgłosiło się wielu ludzi, ja ich, że tak powiem, przesłuchałem wszystkich, notując sobie, co w nich jest, jaka jest z grubsza ich historia, bo zrozumiałem, że jakby to z grubsza już mi naprawdę wystarczy do tego, żeby te pary potworzyć z tych castingowanych ludzi. No i z tej setki, powiedzmy, spotkanych ludzi wybrałem 50 i troszkę się pobawiłem w Pana Boga, to znaczy miałem taką tablicę w mieszkaniu, w pokoju i tam były zdjęcia tych moich bohaterów i tam były teksty, co mniej więcej, jaki jest kłopot i tak maczowałem, próbowałem doparować po prostu, może ta pani z tym panem, a może ten syn z tą matką, a może ta córka z tym ojcem i tak kręciliśmy takie dosyć długo, zresztą przez ponad miesiąc, takie różne konfiguracje, z różnymi też pacjentów w różnych konfiguracjach par i z różnymi terapeutami. Aż w końcu trafiliśmy na tę jedną parę, też właściwie to kompletny przypadek, więc po raz kolejny to jest film dokumentalny jednak, na Ewę i na Hanie. I Ewa jest w życiu swoim prywatnym, jej córka się przyjaźni z moją młodszą córką, a z kolei Hania jest najbliższą przyjaciółką z mojej starszej córki. Ewę znałem oczywiście od dawna, bo się spotykaliśmy od przedszkola, odprowadzałem czy odbierałem swoje dzieci, a Hani nie znałem w ogóle. I tak jakoś intuicyjnie skojarzyłem te dwie panie ze sobą, że mogłyby być to filmową mamą i córką. I akurat mieliśmy to szczęście, że jednym z tych trzech terapeutów tego dnia był właśnie
był wolny pan profesor Bogdan de Barbaro. No i to, co widzieliście w filmie na początku, to jest pierwsza sesja, to, co widzieliście potem dalej, to jest druga, trzecia, czwarta. Chronologicznie kawałeczek piątej sesji, tak jakoś się udało. Tak, właśnie się zastanawiam, czy to jest, nie, chyba nie słychać, czy to jest dokument, czy to już jest gdzieś przejście na stronę fabuły, no bo jednak był casting, jest zadany temat, był casting na terapeutę, czyli gdzie jest ta prawda dokumentu? W uczuciach jest prawda. I ja myślę, że ta granica się dzisiaj strasznie zaciera między dokumentem a fabułą. I nie mówię tego, żeby się bronić, bo tak naprawdę... Tak, właśnie, bo też się nie czuję atakowany, tylko wyjaśnić po prostu, że ta metoda takiej dramy czy psychodramy jest stosowana w filmie dokumentalnym właściwie od lat 70. Były takie filmy jak Piwowskiego, jak się nazywał ten film, o dziewczyna z ośrodka opiekuńczego, który, tak właśnie, psychodrama po prostu się nazywał, o, po prostu, dlatego zapomniałem, że się nazywał na wprost. Psychodrama, w paru filmach mojego ojca, on też taką metodę stosował właśnie, takiej dramy, że dobierał małżeństwa do scen rodzinnych spośród znajomych, ale mieszał je, żeby nie było ta prawdziwa żona z prawdziwym mężem. Więc ani ja tego nie wymyśliłem. I właściwie to jest też metoda, która jest stosowana przez terapeutów bardzo często. Ja byłem w czasie takiej sesji, którą prowadził superwajzorski, prowadził de Barbaro ze swoimi terapeutami, którymi się opiekował. I oni mówili, jakie mają kłopoty ze swoimi pacjentami. Mówili we dwójkę, bo takie terapie rodzinne się prowadzi bardzo często we dwójkę. I oni opowiadali, z czym kłopoty, a oni mówili, wiecie co, to może tak rozumiem, ale przez rozum to już wiem, o co chodzi. Ale gdybyście mogli spróbować zagrać tych swoich pacjentów, gdybyś ty mogła się wcielić w nią, a ty w niego. I terapeuci stawali się swoimi pacjentami. I to było bardzo, bardzo ciekawe, też prawdziwe. Więc to jakoś powstało na styku, ten film, na styku tego, co terapeuci już od dawna robią i co reżyserzy również od dawna robią. Napis na końcu mówiący o tym, że to jest zdejmujące maskę tym bohaterom, mówiący, że one nie są w życiu prywatnym naprawdę rodziną, nie ma więzów krwi między nimi, no był niezbędny, konieczny, dlatego że ja obiecałem terapeucie, że przecież go nie wystawi na taki strzał, że on wpuścił ekipę filmową do swojego gabinetu terapeutycznego, bo straciłby licencję i poważanie w swoim środowisku, a przez lata pracował na swoje nazwisko. Wspaniałe i robił to bardzo skutecznie. A poza tym samym się postawił w sytuacji no, takiego nieetycznego reżysera, który próbuje złamać jakiś tabu, wyważył drzwi, stanął tam i nagrał to, co nagrał. Także miałem bardzo różne reakcje. Po spotkaniach miałem reakcje, bardzo najczęściej mężczyźni właśnie mówi, czuję się oszukany, ale tu podejrzewam, że po prostu chyba zainwestowali jakieś swoje uczucia w to, a to dla mężczyzn bywa trudne i potem jakaś dezilluzja nastąpiła, ale te uczucia były prawdziwe, uspokajam was, to było wszystko. Wszystko jest z wami w porządku. Ale większość była takich widzów, szczególnie za granicą, którzy mówili, o Jezu, kamień z serca mi spadł, że uff, że ruszyliście tego tapu, że to jest dobrze, to dobrze, że nie pogwałciliście zasad, że zrobiliście ten trik. Dzięki temu trikowi mogłem wejść, zobaczyć coś, co jest dla mnie no, zupełnie prawdziwe, a się czuję, a bohaterowie tego filmu są bezpieczni. No więc tak. Dla mnie, jak zobaczyłam napisy, jak pierwszy raz oglądałam ten film w Krakowie na festiwalu, no to było totalne zaskoczenie właśnie ze względu na naprawdę emocje, które między tymi bohaterkami, że tego nie można zagrać. Że jednak de Barbaro poruszył w tych kobietach coś niezwykle głębokiego i niezależnie od ich więzi, to po prostu we wszystkich nas rezonuje. A powiedz mi, ty mając za sobą ten film z Marcelem, z ojcem swoim, który zresztą zrobił swoją wersję tego filmu, tego tutaj chyba... Tak. Mówiliśmy wczoraj o tym, tak. Będąc autorem tego filmu, który moment uważasz za kluczowy w tej relacji dwóch kobiet, kiedy coś się zaczyna przeładowywać i otwierać?
filmie. No między nimi. Między nimi. To jest tak, że tak naprawdę on to bardzo sprytnie do Barbaro podzielił, dlatego że są dwie sesje pojedyncze, które on poświęcił każdej z tych pań jakby osobno. I to jest metoda jego pracy, rzeczywiście. I są dwie sesje takie podwójne, to znaczy takie, kiedy one zaczynają już coś tutaj ze sobą komunikować się, ale nie bezpośrednio właśnie, jak powiedziałaś, bo to nie on tego chciał uniknąć, tylko żeby to wszystko się odbywało przez niego zawsze. Nie wiem, to jest, ja w ogóle mam poczucie, że to, czy to jest film o terapii, ale nie jakiejś terapii zakończonej, tylko wiesz, terapii na poczętej takiej, która jest jak początkiem drogi dla nich razem, albo dla każdej z nich osobna tak naprawdę. Ale to, co dla mnie było niesamowite, to jak już się zorientowałem, że one tak weszły w tę rolę i właściwie zorientowałem na samym początku, bo była mowa o Wigilii, że ona nie przyszła, ta córka, że jest wredna, niedobra, a ona mówi, nie czułam się zaproszona i tak myślałem sobie, nie dyskutowaliśmy tego, one się spotkały na 10 minut przed zdjęciami. Przyszły w swoich ubraniach, nie robiliśmy im żadnego make-upu, nic nie było ustalane, żaden dialog nie był pisany, no po prostu przyszły z tym, co miały w sobie, w środku. No i też te sesje rezonowały w nich jako uczestniczkach tego terapeutycznego spotkania między tymi sesjami, bo to żona Michania przyszła i zaczęła opowiadać o tym, o tych filmikach na YouTubie, na których widać gniazdo bocianie i matka to kalekie dziecko wypycha. To nie było moje zamówienie. Ja jej nie mówiłem, słuchaj, to weź się tam przygotuj poważnie, dobra, przewertuj swój pamiętniczek, co ci tam mama złego zrobiła, dobra, i wtedy jej to wszystko wygarniesz, tylko to w niej żyło. Żyło prawdziwie, więc to, co chyba się udało zrobić w tym filmie, to co było dla mnie szalenie istotne, bo też zrobiłem ten film z taką myślą o terapii, jako takim bardzo dobrym, potencjalnie dobrym i ważnym narzędziu, które ludzie dostali do ręki, że udało się chyba pokazać terapię w działaniu, czyli w procesie, że to jest jakieś bardzo powolutkie, takie kroczkami oni się do siebie, one się do siebie zbliżają. I jeszcze udało się uchwycić to, że one jakoś tak się uspokajają i pięknieją w trakcie filmu. Tak, zmieniają się fizycznie na twarzy, tak. Traf chciał, że Hania przyszła na ten pierwszy dzień zdjęciowy i miała tutaj taką pękniętą na białku jedną żyłkę, takie zaczerwienione oko i przyszła i powiedziała, ja nie mogę być w tym filmie, ja nie mogę się pokazać przed kamerą, czy to będzie dziwne. Ja powiedziałem, w ogóle się nie przejmuję, po prostu tak wyglądasz i zobaczymy, co będzie dalej. A potem już tylko piękniowałaś. To prawda. Czyli on nic, żadnego zarysu, scenariusza, po prostu rozmowa się. Nie, to jest magia, no po prostu magia, której to jest magia. Czarodziejem jest, i nie, one nie są też aktorkami, to chciałem tu nadmienić. Może powinienem mu to napisać na końcu w tym napisie, ale nie pomyślałem, że ktoś mnie będzie podejrzewał o to, że wynajmam aktorki do tego, które by tak zagrały. Zwłaszcza, że na festiwalu Dwa Brzegi Magda Cielecka obejrzała ten film i powiedziała, że to jest nie do nagrania, że ona by się nie podjęła w życiu. Powiedziała, no może Meryl Streep, ale ja też nie jestem pewna. No tak. Przechodzą tutaj organizatorzy i zaczynają dawać znaki, a my dopiero się rozkręcamy co do tego w tej rozmowie, ale tak. Jeszcze Państwo w ogóle nie zdążyli nic. No może, ale ja muszę jednej rzeczy powiedzieć, że dla mnie niezwykle ciekawe były te momenty ściemnienia, czyli bo to jest ten czas pauzy. I tak sobie myślę, że chciałabym zobaczyć Twój film o tych momentach pauzy, czyli to, co one robiły, wiesz. Że to jest jakby wielkie pole do wypełnienia. Można zrobić kolejny film. Między sesjami, tak. Może to już fabuła. Ta piąta sesja ostatnia była podzielona przeze mnie i przez profesora na dwie części. Taki mieliśmy pomysł, że w środku tej piątej sesji bohaterki zdejmą maski i powiedzą, że nie są matką i córką. Myślałem, że to zastąpi napis na końcu, że to będzie dobra scena, kiedy one powiedzą o tym, jak się czuły właśnie będąc w roli. Ale próbowaliśmy taki koniec montować. Montażystka bardzo mnie od tego odwodziła i słusznie, bo to jakby ten cały emocjonalny bal gdzieś tam przekuwało w jakieś takie
niezręczne uśmiechy i takie nagle to się stało takie, to nie było dobre. Ale jedną ciekawą rzecz powiedziała Ewa, zapytana przez De Barbaro, jak się pani czuła w czasie tych sesji, po tych sesjach. Ona powiedziała, że w ciągu tych tygodnia czy dwóch między sesjami ona się czuła matką Hani. Ona była jej matką. A Hania zapytana co przez terapeutę, co jej pomagało, co przeszkadzało, powiedziała rzecz niezwykle poruszającą. Powiedziała, gdyby pana złapała przez chwilę chociaż na tym, że pan odpada, że pan patrzy na mnie, myśli o czymś innym, albo że pan nie spojrzy na mnie, albo że zastanawia się pan, czy o którym ma pan poziom powrotu do Krakowa, to by mnie pan stracił. Czyli to, jak ważne jest to zaufanie, budowanie tego zaufania do tej więzi tak, między terapeutą a pacjentem. Dla mnie jeden z najbardziej poruszających momentów to był wtedy, kiedy matka mówi, że ja cię tak bardzo kocham, ale nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Tytułowy szantaż, tak. A córka mówi, ja tego w ogóle nie czułam, ja się czułam niekochana. To sobie pomyślałam, jak bardzo trudno jest przekazać miłość, to, żeby druga osoba tę miłość przekazać, powiedzieć o niej jest łatwo, ale jak strasznie trudno sprawić, żeby ktoś przez nas kochany poczuł się kochany. Zamordują mnie zaraz. Może ktoś z Państwa chciałby, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Byłem wczoraj na spotkaniu. Pamiętam, pewnie. Ale dzisiaj poczuję się tragicznie, ponieważ oszukał mnie Pan. To pierwsze. Dlatego, że czuję się Pan oszukany. Ma Pan prawo. Kilka pytań mam, miałem skrócić to wszystko. No fantastyczny pomysł, świetny. Trzy kadry, trzy emocjonalne twarze. No cóż, lepszego do dokumentu, tak? Emocje. Cóż nudniejszego do dokumentu? Mam ten wielki błąd i nie ma tego dokumentu, dlatego że okazuje się, że no graliśmy. Tak? Nie liczyli. A dokument to nie to. Nie? To nie była gra. To była gra. Bo jeżeli mamy byli pacjenci, to była to gra. Dokument mamy do siebie, że jest realny. Dlatego takie może już nie wnikają. Pan z krwi i kości dokumentalista nagle robi się takiego hala. Ale prawda emocji to była pierwsza odpowiedź. Prawda emocji jest ważniejsza niż prawda. Taka, jeśli pan żąda prawdy, ona jest niemożliwa. Ja myślę, że to jest troszkę tak, o tym Olga Tokarczuk mówiła ostatnio, o takim przekleństwie dosłowności, że ludzie pytają na spotkaniach autorskich, że książka w pierwszej osobie napisana, czy to pani wszystko przeżyła. Nie, to jest literatura. A pan oglądał też film. Wie pan, to był film. To był film, to jest umowa. Widz przychodzi, kupuje bilet albo wchodzi za darmo i ogląda autorską wizję rzeczywistości. Fabuła czy dokument, wszystko jedno. Zasada jest ta sama, że pokazujemy to, jak my widzimy świat. Szwy są ukryte, wie pan. Akurat tu je ujawniliśmy, bo to było konieczne. Moim zdaniem film zyskuje na tym, bo to dla mnie ten napis oznacza, że jesteśmy tak do siebie podobni jako ludzie, że każdy może, pan jako mój brat mógłby spokojnie usiąść ze mną i byśmy odbyli sesję. I nasze doświadczenia by się skleiły. Świetna odpowiedź, ale jaki to jest gatunek filmu? Pan wie przecież. No nie wiem, to był pewnie tak. Tak, no ja uważam, że tak, ale czy to ma znaczenie? Przepraszam, miałam pytanie. Tak. Ja nie śledzam tam ani na filmie, ani na kinematografii. To najlepiej. Nie ma dla mnie żadnego sensu. Nie wiem, dlaczego w dzisiejszym świecie tak chcemy wszystko na siłę zaszufladkować, nadać nalepkę. Chciałam powiedzieć, że jako mama twórki dzieci, z czego dwóch córek, dał mi ten film i miał głównie temat dwójkę dzieci, wiele do myślenia. Proszę pogratulować panu, które dali naprawdę bardzo wysokiego zaangażowania intelektu i przede wszystkim widać olbrzymią intencję w tych dialogach między tymi kobietami i doktorem prowadzącym, czy terapeutą. Marzę, żeby zobaczyć taki film, czy taki dokument, czy jak to Państwo sobie nazywają, w wersji męskiej, bo ja wiem, że mam kobietę, my nie mamy tych masek, raczej my chyba wewnętrznie nie
tak, nasze emocje często się łatwiej. Kobiety są bardziej otwarte, to. A nawet tu na tym spotkaniu widać. Musi pani obejrzeć Ojca i Syna, bo się ten film prowadzi wczoraj. Do mojego męża i syna, tego starszego, no, obejrzenie tego filmu to byłoby jak, nie wiem, przeciąganie przez kombajn, zupełnie. Byłem ściągnięcie masek. Jeszcze rozmowa z całkowicie obcym mężczyzną o ich emocjach, to byłaby to. No nie przypadkiem, bo ja miałem też parę męskie z typu syn i ojciec, bo nie powiedziałem, że cały materiał pozostały nakręcony wylądował w koszu i nie znalazł się w filmie. No parę męsko-męskie nie działały po prostu. Nie działały, bo mężczyźni jakoś, mogę powiedzieć my mężczyźni, jakoś nie mamy takiej otwartości emocjonalnej. Mi się wydaje, wie pani, że bardzo dziękuję za ten komentarz i te recenzje. Mi się wydaje, że one nie grały. Ja mam oko do tego, ja robię dokumenty od lat. Jak widzę, jak ktoś podgrywa, a nie widziałem tam podgrywki, tam po prostu poszło z serca i z emocji. I czasem łatwiej swoje emocje prawdziwe adresować do ludzi, którzy nie są naszą rodziną. Terapeuci też stosują te metody. Czasem się mówi do pustego krzesła, bo czasem się mówi do kogoś, kto jest w roli naszego bliskiego. I ja myślę, że gdybym posadził dwie prawdziwe osoby, prawdziwe w sensie w relacji matki i córki, to by nie wyszło po prostu. Gdybym chciał złamać te zasady, bo one by się chroniły nawzajem, one by próbowały się... No problem był, temat był jeden, tematem był rozwód i tak naprawdę rozpad rodziny, który spowodował trzęsienie ziemi i co dalej w życiu obu tych kobiet. Przepraszam, ja już musimy uciekać. Bardzo państwu dziękuję. Żałuję, że nie mam się do tego.